Możemy. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam i otwieram 39. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Zgodnie jest to sesja dodatkowa na wniosek pana burmistrza. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw o Samorządzie Gminnym, artykuł 20, punkt 3 oraz zgodnie ze statutem, paragraf 23, punkt 1. W związku z tym, że jesteśmy na łączach internetowych, przypominam o RODO, jak również serdecznie witam radnych, państwa burmistrzów, pracowników urzędu i was radnych, jeżeli jeszcze nie powitałem, oraz gości. Szanowni Państwo, przedstawiam porządek obrad. Otwarcie 39. sesji swojej kadencji w Rabce. Punkt 2. Podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój po zmianie i zamknięcie sesji. Czy do porządku obrad ktoś chciał Państwa coś dodać? Nie? Dziękuję. Proszę Państwa, wpłynął wniosek na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie sesji zgodnie z artykułem 20 ustęp 3. Tak jak w tym wstępie uchwały Dziennika Ustaw 20/20, pozycja 713, późniejszymi zmianami, zwołuje się sesję na 29 lipca 2021 roku, a godzinę w Urzędzie Miejskim zgodnie z poniższym porządkiem, który przedstawiłem. Uzasadnienie wniosku. Potrzebę pilnego zwołania sesji w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój koniecznym jest zwołanie sesji w tak krótkim czasie. Przygotowanie projektu uchwały wiąże się z koniecznością złożenia dofinansowania ze środków zewnętrznych przedsięwzięcia pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka-Zdrój zgodnie z podjętą uchwałą nr 38/33/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 lipca 2021 roku. W sprawie upoważnienia burmistrza Rabki-Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka-Zdrój w warunkach programu priorytetowego klimatyczne uzdrowiska. Część druga. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka-Zdrój, która jest z nią związana jako gmina uzdrowiskowa. Proszę Państwa, projekt uchwały nr 75 po zmianach. Nie wszyscy może Państwo zdążyli się zapoznać, w związku z tym przeczytam tylko paragraf pierwszy. W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Rabka-Zdrój dokonuje się zmiany postanowień przyjętych w uchwale 30. łamane przez 267 przez 20 rok Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój w ten sposób, że po pierwsze, dotychczasowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dwa, dotychczasowy załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przyjmuje się zmianę do objaśnień wartości przyjętej wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonaje uchwałę powierzchnię burmistrzowi. Prosiłbym w takim razie panią skarbnik o uzmysłowienie, o wyjaśnienie nam, na czym polega uchwała po zmianach. Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni radni. Projekt uchwały dotyczący zmian w wieloletniej prognozie finansowej, tak jak tu już było powiedziane, dotyczy wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka-Zdrój
Chodzi to o termomodernizację na budynków oświatowych i budynków zakładów komunalnych, które na razie są na naszym stanie. Było to omawiane wczoraj. Zgłoszenie tego wniosku jest o pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 4 200 000, a ta potrzeba wprowadzenia tego przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy jest dlatego, że nie możemy starać się o pozyskanie środków zewnętrznych, jeżeli nie będziemy mieć tego uwidocznione albo w budżecie, albo w wieloletniej prognozie finansowej. Jeżeli nie będzie tego uwidocznione, my nie możemy starać się o środki zewnętrzne, dlatego jest potrzeba wprowadzenia tego do wieloletniej prognozy finansowej. I jeszcze jedna zmiana w WPF-ie dotyczy przedsięwzięcia opracowania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Rabka Zdroj, ulica Kilińskiego. Zmiana jest na wniosek starostwa powiatu nowotarskiego. Zadanie miało się skończyć w 2021, ale starostwo napisało do nas pismo o podpisanie aneksu z terminem realizacji tego przedsięwzięcia do 2022, a chcąc podpisać taki aneks, taka zmiana musi być również uwidoczniona w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję. Dziękuję. A pytanie, czy ta dotacja 3 miliony, ona podlega do wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej? Dotacja w wysokości 3 miliony złotych była wczoraj już omawiana w zmianach w budżecie, ponieważ to jest zmiana roczna. Jeżeli są zmiany roczne, to one są wszystkie w budżecie. Nie podlegają wieloletniej prognozie finansowej. Mamy tylko te zmiany, które są na przestrzeni 2 lat przedsięwzięcia. Dziękuję pani skarbnik. Proszę bardzo. Pytania? Proszę. Czy mówimy tutaj tylko i wyłącznie o tej termomodernizacji? O termomodernizacji, tak? To będzie wniosek ogólny na 6 milionów, z tego dofinansowanie 4 miliony 200, 1 800. Ale szanowni radni, to jest tylko dopiero... Panie radny, ja tutaj chciałem... Proszę pani księgowa. Nie wiadomo, czy ten wniosek przejdzie, bo może być taka sytuacja, że za chwilę po prostu przyjdziemy ze zmianami, że wniosek nie przeszedł, trzeba będzie to wycofać, nie? To jest na razie tylko do składania wniosku. No. A jaka kwota tu wchodzi w grę, jeżeli chodzi o koszty, znaczy o to, ten załącznik numer 2, czyli do... 6 milionów ogólnie. Ale do tej drogi, bo tam nie jest podobne. 50 na przyszły rok to jest 57 401,52. I to też będzie później jeszcze w następnych zmianach w budżecie, następnej sesji zwolnimy wtedy środki z tego roku, przeznaczymy na coś innego, bo są zadrukowane. Dziękuję. Panie radny, wszystko? Ktoś z panów? Wobec powyższego, panie burmistrz, proszę bardzo, pan burmistrz. Szanowni radni, mam naprawdę wielką prośbę. Przyjmijmy ten WPF, bo jest szansa na pozyskanie środków dla gminy i o to proszę. Dzięki. Dziękuję, panie burmistrzu. Wobec powyższego zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z projektem uchwały 75 po zmianie? Kworum. Sprawdzaliśmy. Pan Ciepliński. Pana Cieplińskiego nie ma, nie zalogował się. Pani Choim była na łączach. Jest. Pani Karkula. Pani Małgorzata jest wpisana. Pani Karkuli nie ma. Pani Aleksandra Koper nie ma. Pan Dariusz Krzysztof nie ma. Pan Jacek Latawiec jest zalogowany. Jestem. Pani Dorota Majerczyk jest zalogowana. Pan Rafał Wójtowicz jest zalogowany. I resztę wszyscy są obecni. Proszę bardzo, przystępujemy wobec powyższego. Kworum mamy, przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Pan Marek Ciepliński nieobecny. Pani Małgorzata Choim. Napisała, że jest za. Jestem za projektem. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Nieobecna. Pan Dariusz Krzysztof. Nieobecny. Pan Jan Kwatyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za.
Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Panie Rafale. Jest za, napisał, że jest za. Piotr Żółtek za. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 11 głosów za przyjęciem uchwały. Szanowni radni, serdecznie dziękuję. Informuję, że głosowało 11 radnych. Raczej za przyjęciem jest 11 osób. Jednogłośnie uchwała przeszła. Serdecznie dziękuję za obywatelskie podejście do problemu, bo mogliśmy przez pewne po prostu może niedomówienia w dniu wczorajszym stracić te 4 miliony przeszło złotych, które są nam nieodzowne. Tym bardziej, proszę Państwa, że z tych pieniędzy, z tego jak gdyby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska mogą korzystać również i nasze spółki. Dlatego też bardzo nam na sercu było, żeby te pieniądze nie przepadły, żeby można było je wykorzystać. Wobec powyższego serdecznie jeszcze raz dziękuję za przyjęcie uchwały i przystępujemy do punktu następnego. Oddaję głos panu burmistrzowi. W takim razie wcześniej. Nie, pan burmistrz prosi o głos. Szanowni radni, szanowni państwo, dzisiaj o 11 są na tej sali jeszcze konsultacje związane z tą uchwałą antywęglową. Jeżeli macie państwo czas, chcielibyście w tym wziąć udział, to serdecznie zapraszamy. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców, można to również śledzić online, także nie będzie żadnego problemu. I też chcielibyśmy, żeby mieszkańcy, kto będzie miał czas, żeby miał możliwość właśnie wzięcia w tym udziału, a przynajmniej wysłuchania. Proszę, przedstawiciel. Przyjeżdża pan Piotr Łuczko z Urzędu Marszałkowskiego i on będzie o tym mówił. Dziękuję. Jeszcze zachęćmy. Były. Będą jeszcze jedną. A to ty. Co trzeba. Proszę państwa, punkt trzeci, zamykam 39. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Dziękuję radnym za przybycie i przepraszamy za dodatkowe kłopoty, które wynikły z tym, że musieliście dzień po dniu być w pracy. Dziękuję. Do widzenia. Jeszcze będą szczepienia.